Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj już dzień 12 naszego surowego wyzwania. I możecie uwierzyć lub nie, ale kurczę, tak naprawdę troszkę nie zdążyłam z tym, żeby dograć właśnie tą całą, że tak powiem, opowieść dzisiejszą, a tak naprawdę wczorajszą. Bo tak to wyszło, że to wczoraj był ten dzień 12. Udało mi się tylko to sfotografować i nagrać właśnie te rzeczy, które jadłam. I nagrywam to dzisiaj rano. Po prostu już trochę byłam zmęczona. No, więc opowiem Wam wszystko to, co jadłam. Jak widzicie, jest już sezon na pyłek sosnowy, więc bardzo Wam polecam, żebyście zaczęli go zbierać. Można zbierać na wiele sposobów. Pyłek sosnowy można urywać całe kwiatostany, zbierać do torebki i później je w domu osypać. I w ten sposób też można niedojrzałe kwiatostany zbierać. Czekać, aż one dojrzeją w domu i wtedy uwolnią ten pyłek i wtedy otrzepać. Można też od razu nałożyć torbę na te kwiatostany i potrząsać całą gałązką i wtedy się ten pyłek osypie do torebki. To jest taki drugi sposób, więc to są takie dwa sposoby na zbieranie pyłku sosnowego, który jest bardzo, bardzo zdrowy i w ogóle szczególnie zdrowy jest dla facetów. I to jest taki naturalny, że tak powiem, środek stymulujący w ogóle mężczyzn, ale kobiety też trochę testosteronu potrzebują, więc nic nie powinno się stać, jeśli my też w pewnych ilościach ograniczonych, może nie takich dużych jak mężczyźni, też będziemy jeść, bo pyłek sosnowy jest bardzo, bardzo zdrowy. A dlaczego jest dla sportowców pyłek sosnowy dobry? Bo ma testosteron, a wiadomo, testosteron zwiększa trochę wydolność mężczyzn, większe mięśnie rosną, czyli to jest taka naturalna alternatywa, taka naturalna odżywka, że tak powiem, witariańska odżywka dla sportowców. Oprócz tego pyłek sosnowy zawiera witaminę C, podobno nawet witaminę D zawiera. Jest kopalnią witamin, minerałów, różnych składników bioaktywnych. I co ciekawe, jest podobno mało alergizujący, bo jest to dosyć ciężki pyłek, on opada szybko. Ale jest bardzo, bardzo zdrowy. Mówi się, gdzieś czytałam w jakiejś literaturze, że on po prostu uzdrawia cały las, użyźnia cały las, jak te pyłki sosny pylą. I słuchajcie, pamiętacie tą książkę, którą Wam niedawno pokazywałam? Właśnie sobie przygotowałam. Pączki sosny, tu nie ma nic napisane o pyłku sosnowym, ale jest o młodych pączkach sosny. Więc pyłek sosnowy, wiadomo, wyrasta na młodych pączkach sosnowych, więc na pewno to działanie, co tu jest wypisane, ma pyłek sosnowy, można zrobić. Czyli tak, pączki sosny działają wykrztuśnie, przeciwbakteryjnie i nieznacznie moczopędne. Nie. Stosowane są w lekkich nieżytach górnych dróg oddechowych, a wraz z innymi ziołami również w nieżytach żołądka, jelit i dróg moczowych. No, więc tutaj piszą, tutaj dalej mówią o olejkach eterycznych, więc tego już nie będę czytać. Słuchajcie, ciekawe jest też to, że prawie cała sosna jest jadalna. Jest jadalna młoda kora, są jadalne igły sosny, młode pędy, to już Wam mówiłam. Więc to jest taki jak gdyby nasz skarb niedoceniany. Ta sosna, która rośnie na takiej byle jakiej ziemi, aż tyle może nam dobroczynnego dać. Coś jeszcze Wam chciałam powiedzieć na temat tej sosny. Aha! Jak można wykorzystać ten pyłek sosnowy? Pyłek sosnowy można dodawać do wszystkiego. Do sałatek, do koktajli. Naprawdę, co tam, do czego chcemy. Jeśli ktoś robi ciasta, to też może być do ciast. Można też, już troszkę mi ciężko z ręką, można też z pyłku sosnowego zrobić nalewkę, bo dzięki zawartości alkoholu ten alkohol, który jest w tej nalewce, rozpuszcza dodatkowo błony komórkowe, otwierając jeszcze bardziej zawartość tego pyłku sosnowego.
Więc to jest jeszcze lepsze jak gdyby takie wykorzystanie. Ja jeszcze nigdy nie robiłam nalewki, bo tak do tej pory tak uważałam, że wiecie, bo jak karmiłam dzieci, czy byłam w ciąży, to i tak alkoholu nie mogłam i tak, więc za bardzo się tym nie interesowałam. I tak zastanawiam się, może taka nalewka to byłoby też dobre rozwiązanie, zwłaszcza żeby zakonserwować ten pyłek sosnowy na zimę. No, więc tak chciałam Wam powiedzieć jeszcze o tym pyłku sosnowym, że warto go pozbierać, dodać do czego chcecie tylko. Aha, i słuchajcie, jak się wysypie jeszcze ten pyłek sosnowy z kwiatostanów, to trzeba go przesypać przez siteczka. Od najgrubszego później do coraz drobniejszego, żeby pozbyć się, bo zawsze jakieś tam paproszki się trafiają. Więc to trzeba zrobić jeszcze z pyłkiem sosnowym, żeby go oczyścić po prostu. No, więc to tyle chciałam Wam powiedzieć o pyłku sosnowym. No i słuchajcie, gdzieś mi wcięło dzisiejsze nagranie, dlatego muszę dograć to wszystko jeszcze raz, ale mam wszystko zapisane. Dzisiaj na śniadanie był zielony koktajl, znaczy tak naprawdę wczoraj na śniadanie, czyli pierwszym posiłkiem był zielony koktajl i był on zrobiony z resztkami z kremu czekoladowego do ciasta, które robiłam, ale o cieście zaraz Wam powiem, bo je jadłam później. Czyli po prostu zostawiłam ten krem, resztki kremu, co były w blenderze i dołożyłam tam szpinak, 2 banany, 3 jabłka. I to był właśnie mój pierwszy posiłek. Później, ze względu na to, że tak jak Wam mówiłam, mieliśmy przyjęcie, to jadłam owoce, winogrona, banany i jabłka. Tak po prostu położyłam na stół, żeby każdy też, kto chciał, mógł sobie jeść. No i zrobiłam też ciacho, oczywiście batoniki cytrynowe, bo je się bardzo szybko robi, ze słonecznikiem i ciasto. Teraz Wam powiem, jak zrobiłam to ciasto czekoladowe. Bardzo fajnie wyglądało. Awokado jest dobrym składnikiem, kakao jest dobrym składnikiem, więc w sumie efekt był taki oczywisty. Dobra, ale wracając do rzeczy. Spód zrobiłam z jednej szklanki słonecznika, jednej szklanki daktyli, pół łyżeczki soli i pół szklanki kakao. I tak naprawdę to, co widzicie na zdjęciu, to była połowa tego, bo zastanawiałam się, czy jeszcze nie przykryć tego ciasta tym spodem, ale możecie wylepić jak najbardziej spód całą tą ilością składników albo po prostu użyć połowę. Jeśli chodzi o krem, to użyłam 3 dojrzałe awokado, 3/4 szklanki surowego miodu, pół szklanki kakao, pół szklanki mleka orzechowego, ziarenka z całej świeżej wanilii i łyżka z soku z cytryny. I tak. I jeśli chodzi tutaj o przygotowanie, no właśnie to ciasto, ten spód, wylepiłam foremkę. Moja foremka była taka nieduża. To jest taka sama foremka jak w tych jeżykach, co ostatnio robiłam. Wiecie, tutaj film podlinkuję. I tak, ten spód posypałam wiórkami kokosowymi. Na to wyłożyłam trochę mrożonych owoców. I to też była taka mieszanka owocowa. Tam truskawki, wiśnie, różne jakieś jagody, maliny. W sumie truskawki trochę odkładałam na bok, bo one dla mnie były za duże i tak się obawiałam, że będą za bardzo zamarznięte, bo takie drobniejsze owoce to szybko się rozmrażają. No właśnie, więc tak było, ale można też użyć świeżych i wtedy w ogóle tego problemu nie będzie, że wiecie, że później soki puszczają te rozmrożone owoce. I to trzeba zamrozić. No i na te owoce oczywiście wykładamy krem z awokado. Wyrównujemy, żeby była równa powierzchnia i zamrażamy na 4 godziny. Nie jest to konieczne, można włożyć do lodówki ciasto, ale po prostu wtedy będzie się bardzo dobrze kroiło. Tak, i tuż przed podaniem posypuję większą ilością tych owoców mrożonych i to jest niezbędny krok, słuchajcie, bo ciasto jest dosyć słodkie. I te owoce przełamują tak tą słodycz i tą czekoladę.
więc nie pomijajcie tego. Można oczywiście dodać świeże owoce, jak będą w sezonie. Tak jak wiecie, teraz jeszcze nie ma w sezonie, dlatego musiałam się posiłkować mrożonymi. I nie można też ich wyłożyć wcześniej, no bo mogą puścić sok. Wyjmujemy tak 20 minut przed podaniem, żeby troszkę odtajało to. Ciasto z zamrażarki oczywiście wyjmujemy 20 minut przed podaniem. I to w zasadzie wszystko. Tak jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, bardzo łatwy, a smakowało gościom i tak zwanym wszystkożercom, którzy po prostu nie ograniczają się tam ze słodyczami za bardzo, więc to mnie bardzo cieszyło. Tobie smakowało ciasto? Nie. Smakowało. Smakowało, no to dobrze. No, więc to było tyle. Pod koniec dnia robiłam koktajl dla rodziców i to był zwykły taki koktajl z owocami. Troszkę było tylko tam zielonego, a ja po tym całym dniu miałam ochotę na większą ilość zielonego, więc po prostu, a już nie miałam siły nic dodatkowo robić, więc po prostu wmieszałam łyżeczkę chlorelli do koktajlu, bo została mi już tylko szklaneczka tego koktajlu i tak sobie wypiłam. I to było w zasadzie wszystko, więc no to tyle, co tego dnia jadłam. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać kciuków w górę i do jutra, do następnego filmu. Cześć!